Halo, halo, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Wycięte sceny z totalnej porażki. Jest to seria, w której to standardowo wybiorę sobie parę odcinków i porównamy sobie te odcinki z wersją polską i oryginalną. Tak więc napaję w dłoń i ruszamy z koksem. Na początku w ramach rozgrzewki zobaczymy sobie scenę, którą omówiłem w odcinku o Malu. Chodzi tu dokładnie o scenę z 5 sezonu odcinka 6. Otacza mnie tyle heroicznej życzliwości! Rany! Zaczynam tym przesiąkać! Jak widzicie, scena ta przedstawia Duncana, który zaczyna narzekać, że jest przesiąknięty otaczającym go dobrem. Jest to scena, która jest bardzo skrócona w naszej polskiej wersji. W oryginale wygląda ona następująco. By so much heroic kindness. Wow, I think it's starting to rub off. Is that why Gwen dumped me? Whatever, I'm still bad. Just watch. Oh, come on. Oh dear, what happened to Duncan's knife? Tough break. Jeśli ktoś z was nie widzi różnicy między naszą a oryginalną wersją, to puszczę wam fragment tego, co później u nas mówi Duncan. Wolałem nie zadawać się z tym typem. Zastanów się. Kolos osobowością wieloraką niszczy okulary Kama. Pewnie też zepsuł mój nóż. A Gengar sama, a smartfon Sierry? To zupełnie niepodobne do Majka, ale za to bardzo podobne do Mala. Teraz rozumiecie? Twórcy z jakiegoś powodu pozbyli się sceny, gdzie to Mal niszczy scyzoryk Duncana. Oraz to, że Duncan wspomina o tym scyzoryku w pokoju zwierzeń. Tak więc czuć tutaj lekki niedosyt. Z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Druga scena jest w pierwszym odcinku wariackiego wyścigu. Otóż posłuchajcie sobie, co mówi Noah. Tylko mnie nie puszczaj! Może ten wyścig to jednak nie był taki dobry pomysł. Może? I wydaje się niby wszystko okej. Ponieważ zaraz po tej scenie mamy zmagania kadetek. Otóż nie. Ponieważ w polskiej wersji została wycięta scena z rokowcami, która wygląda następująco. Maybe doing this show wasn't such a good idea. Maybe? Dude, check this out! Sorry. The wind was howling like and the spit whipped his face like and then there was a bird. Like, nie wiem, może to była zbyt brutalna scena? Nie mam zielonego pojęcia, jak może splunięcie być aż tak brutalną sceną, którą się pozbyli. To mi się w głowie nie mieści kompletnie, powiem wam. Ostatnia scena na dziś pochodzi z 10 odcinka 1 sezonu. Otóż pamiętacie może odcinek, w którym to obozowicze musieli przygotować dla Chrisa danie, które on miał spróbować? Spójrzcie teraz na to. Nie stój tak, daj mi to! Hej! Beth! Jak widzicie, niby zwykła scena, gdzie to dziewczyny przedrzeźniają się z Heather, bo wyrzuciły jej kosmetyczkę do chłodziarni, a potem jest scena z Courtney i Duncanem. Aczkolwiek została tutaj wycięta scena, gdzie to Heather jest w chłodni i zaczyna naparzać w drzwi ze złości. I w tym samym odcinku jest scena, gdzie to Owen mówi, jakie te żeberka nie są pyszne i tak dalej. Możemy wygrać to zadanie. Owen, pilnuj jedzenia. Dobra, zróbmy to. Fajnie. Natomiast została po scenie z Owenem wycięta jeszcze jedna scena, gdzie to Heather zamarznięta chłodni maluje sobie brwi. Owen, guard the food. Alright, let's do this. Okay. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ta scena kiedyś była wyemitowana u nas. Albo mam jakieś dziwne wrażenie, bo wydaje mi się, że jak byłem mały, to raz ta scena była u nas wyemitowana w telewizji. No ale mimo co, nie rozumiem tego ruchu, przecież tu nic takiego nie ma poza zamarzniętą Heather. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego twórcy coś takiego odwalili. Dodatkowo jeszcze z tego samego odcinka jest scena, gdzie to susy przegrywają ze względu na to, że Heather doprowadziła wszystkich do szału. I potem Chris mówi, że zwycięzcami tego wyzwania są okonie. Co to u licha jest? To według przepisu Heather. Ojejciu! Co? Doprowadzała wszystkich do szału. No dobra, zabójcze okonie prowadzą. Otóż w oryginale pojawia się tu Heather i ta scena jest nieco dłuższa, bo przy okazji jest poruszony wątek tego, jak Beth zakosiła statuetkę z Wyspy Kości. Oh, I hear that. Oh, the horror!
You guys are so dead! Is it over? It is! The best man's winning money is. It's not just because I almost died. The ribs suck too. Great! That's just great! Why do we keep losing people? What is this? I didn't approve this. I brought it back as a souvenir, you know, from the other island. What? You mean Bony Island? The deadliest island in Muskoka? The one I specifically said not take anything from or you'll be cursed? Yeah. I didn't know. I'll put it back. Mały update. Scena z zamarzniętą Heather, tuż po werdykcie, że Susu przegrywają, pojawia się w odcinku, gdzie to są odwiedzani wszyscy przegrani z totalnej porażki. Zresztą spójrzcie sobie na to. Ona jest po prostu pudła i wredna jak diabli. Dzwonię do rodziców. Nie zmusisz mnie, żebym tu została. Po prostu świetnie. Weźmiecie się wreszcie w garść, ludzie. Ja tego nie rozumiem. Tu dali tę scenę, a w oryginalnym 10. odcinku tego nie dali. Boże. Fresh TV. Czemu wy tak wszystko sobie komplikujecie? Weźcie mi i odpowiedzcie na to proste pytanie. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem mile widziana i zapraszam was na kolejne materiały na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.